A może taki temat. nie? Kim dla Ciebie jest Jezus? Dlatego, że wielu ludzi e, różnie postrzegało Jezusa. No nie. Jak spojrzymy na Ewangelistów, e, to każdy przedstawiał Jezusa inaczej. Jeden przedstawiał jako Mesjasza, drugi jako doskonałego człowieka, trzeci jako Zbawiciela, i czwarty przedstawił Go jako Boga, Jan. Jezus pewnego razu zapytał swoich uczniów, nie za kogo, wy, za kogo ludzie mnie uważają, nie? I oni mówią tam do Jezusa, że jedni za proroka, jedni za Eliasza, jedni za jakiegoś innego proroka. A Jezus mówi, a za kogo wy mnie uważacie? I to jest właśnie to, co dzisiaj Jezus chce wiedzieć. Za kogo ty mnie uważasz? I teraz w pewnym miejscu Jezus powiedział, że. Błogosławiony jesteś, Piotrze. Kiedy on powiedział Piotr w, tamtym, w tym dalszym ciągu, nie tej rozmowy, Piot uczniowie mówili, wiesz, nie wiem, czy mieli jakąś opinię o tym, kim jest Jezus, no nie? Ale Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział: Ty jesteś zbawiciel, nie? Syn Boga Żywego. No nie, i w tym momencie Jezus powiedział do jego: mówi, Błogosławiony jesteś, Piotrze, bo duch mojego ojca ci to objawił nie twoje myślenie, nie ludzka natura, czyli ciało i krew, ale objawił ci duch mojego Ojca. I mówi, na tym objawieniu, na tej opoce, na tym, że duch Boga będzie objawiał ludziom, nie? Rzeczy, które są ukryte, rzeczy, które są zakryte przed ludźmi, nazwał Jezus to objawienie opoką. I mówi do Jego tak, i ty jesteś, bo zmienił Jego imię z piasku na, na, na kamień, na skałę, i mówi, i ty jesteś Skałą. I na tej opoce, tak jest we greckim, nie? Mówi pismo, że na tej opoce, na tym objawieniu, które miałeś, ja zbuduję mój kościół. Czyli, jeżeli tylko wiesz, kim jest Jezus, nie? Wiesz, tego, wiesz z księgi, z Pisma Świętego, to jest księga też historyczna, nie? Ale jest też około pół tysiąca ksiąg, które są historycznymi księgami które zostały napisane i które pokazują także, że Jezus był i że Jezus zmartwychwstał. Opisują to różnie. Jest bardzo dużo tego, że zmartwychwstanie miało miejsce. Nawet cały świat, zobaczcie, e, kiedy zaczęli liczyć dni, to zaczęli liczyć dni od tego, że od czasu, kiedy Jezus po prostu przyszedł, nie? Nawet to, że Chrystus był, i, i to jest... Tak proste, że nawet czas zaczął liczony od przed Chrystusem i po Chrystusie. No nie. I teraz kim dla ciebie jest Jezus? Czy Jezus jest dla ciebie nauczycielem? Czy Jezus jest dla ciebie nauczycielem, który pragnie uczyć Cię przez swoich opiekunów, których dał na ziemię? Jak, jak wygląda twoja relacja z Jezusem? No nie. to są, to są pytania. Jak Przybliżyć się możesz do swojego nauczyciela, do swojego Pana. Jak możesz stać się bliższy jego sercu? Zobaczcie, na przykład Pismo mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. A przecież Bóg miłuje wszystkich. Ale jak możesz stać się bliższy sercu Pana? Wsz jest, są ładne kobiety, ale i wszystkie są takie same, no nie? Ale którą będzie oblubieniec miłował bardziej? Tą, która w jakiś sposób przybliża się do Jego bardziej i nie przybliża się dlatego, że coś od Jego chce, ale że jej serce inaczej patrzy na tego oblubieńca i na tym polega to, że ta relacja między oblubieńcem a oblubienicą, między Chrystusem a Kościołem, między Mesjaszem, między Zbawicielem a Kościołem, dlatego że Jezus przyszedł, żeby dać nam szansę być Jego oblubienicą, być z Nim razem na wieki, no nie?